czuję, że tak, że ten dzień powolutku nadchodzi. Ta najważniejsza walka w dotychczasowej mojej karierze, że nie każdy zawodnik może coś takiego mieć szansę. Może nie mieć szansy w walce o Mistrzostwo Świata. Ja nie urodziłem się pięściarzem. Po prostu z treningu na trening stawałem się tym pięściarzem. I teraz tym bardziej mam tą swoją satysfakcję, że jednak się da. Jeszcze parę miesięcy temu, czy paręnaście, czy rok temu padła krytyka pod moją osobę, że tam w jakimś wywiadzie powiedziałem, że to jest moje marzenie, żeby zawalczyć. Jeszcze nie wiedziałem, że będę z nim walczył. Powiedziałem, że to jest moje marzenie, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata. Wtedy mnie każdy tam zbluzgał, wyśmiewał. Teraz po tym roku czy półtora roku jednak jest możliwe. No, trzeba mieć jakieś tam marzenia i dążyć do tego. I kupę szczęścia. Bo to same marzenia tam nie wystarczą. Czy wiadomo, to sam po sobie wiem, że w życiu, ogólnie w życiu, nie tylko w sporcie, trzeba mieć kupę szczęścia. Wiadomo, ciężka praca, wytrwałość, wszystko i kupę szczęścia. Będziesz pracowity, będziesz miał samozaparcie, ale nie będziesz miał szczęścia, możesz nic nie osiągnąć. Więc w życiu, ogólnie w życiu i w sporcie trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Ja to szczęście miałem. Był taki okres, że tak mi nic nie szło, no, te kontuzje, to wszystko, każdy tak się jakby odwrócił ode mnie. Została garstka tylko ludzi, którzy mi pomagali, ale był taki okres paru tam z dwa lata może w mojej karierze, że tego szczęścia mi brakowało. Czy to w boksie, w życiu brakowało, ale też od pewnego czasu mam naprawdę dużo szczęścia. Chciałbym, żeby to nie był mój szczyt kariery. Tak czuję, że to nie będzie jeszcze szczyt, że dopiero po tej walce tak naprawdę moja kariera się rozwinie. Że to będzie ta walka, ten element w moim życiu, że zmieni moje życie całkowicie. Posypią się kolejne walki. Wiadomo, ta walka będzie, będziemy walczyć o 4 pasy. Jedne z prestiżowych federacji. Zostaną tylko dwa pasy, który ma drugi z braci, Witali i Powietkin. Dwa pasy będą do zdobycia. Jak teraz to wygram, będę chciał jak najszybciej walczyć albo z drugim bratem, albo z Powietkinem o jego pasy. Zadał mi dziennikarz pytany, co będzie, jak przegram, czy właśnie dopuszczał taką myśl, nie? Ja mówię, że się nic nie stanie, po prostu po pewnym czasie wrócę na salę treningową i będę trenował, przygotował się do kolejnej walki. Przez to zostałem skarcony, że tak się nie podchodzi, coś tam, że jak już z takim podejściem, to już na pewno przegram, coś takiego. Ale to ja mu odpowiem, no, to jakbym powiedział, że go tak, wyjdę, znokautuję go w drugiej rundzie, to też by było źle, bo za pewny siebie, za arogancki, to też przegra. To wiesz, no, tak czy tak będzie źle. No. Ja czuję się pewny, będę czuł się pewnie w tej walce, bo do tego dążymy, żeby czuć się pewnie, wyjść zdecydowanie na niego i wygrać tę walkę. Ile zarobisz na tej walce? Nie wiem. Nie, to będzie moja największa garza, wiadomo. Ale to też z tej garzy wszystko ja muszę opłacić. Całe przygotowania, wszystko. Przeloty, wyloty, to idzie wszystko z mojej garzy. Ja mógłbym zaoszczędzić na tym wszystkim, mógłbym siedzieć sobie w Stanach, nie mieć trenerów, mieć jednego trenera,
i tylko jemu zapłacić. Mógłbym nie mieć psychologa, trenera od siły, od czegoś. Mógłbym trenować jakichś starych, na starych workach, na ten. Jednak nie, wiesz, ja chcę wyjść. Wiadomo, to zarobi się o wiele mniej pieniędzy, ale wiem, że będę przygotowany do tej walki na 100%. Nie będę miał do nikogo żadnych pretensji, że jednak mogliśmy tutaj nie oszczędzać na tych rękawicach, mogliśmy kupić te rękawice za 50 zł, a nie za 20 zł. Wiesz, tu w tej kwestii, wiesz, że pieniądze mają znaczenie, ale chcę wyjść ze świadomością, że wszystko zrobiłem na 100%. Swoje przygotowania, swoje wszystkie te działania, które podjąłem, czyli tych trenerów, psychologów, ten obóz tutaj w Polsce, że z tą świadomością, że to jest potrzebne, że nie będę miał po prostu sam do siebie żadnych pretensji po tej walce. Tyson ile? 300 milionów zarobił? I poszło. To ile masz, jak będziesz miał naprawdę mało pieniędzy, ale dobrze zainwestujesz, to za jakiś czas, no nie za miesiąc, nie za rok, ale za 10 lat zarobisz z tych pieniędzy. A jak będziesz taki bezmyślny, będziesz odłożysz do skarpety, będziesz tylko wydawał, to stracisz wszystko. Wiadomo, wszystko kosztuje, ale na pewno, wiesz, z tych pieniędzy będę chciał gdzieś zainwestować w jakąś, może własny jakiś biznesik mały. Zobaczymy, no na pewno nie narzekam i nie będę narzekał. Miałem pierwszego trenera, drugiego trenera, takiego koordynatora, który czuwał nade mną na sali treningowej. Mam trenera od siły i masażystę tam w Stanach. Tutaj w Polsce, jak będę trenował, tak samo będziemy miał dwóch trenerów, takich trenerów, którzy będą czuwali na sali nade mną, czyli jak będę worki bił, czy to na sparingach. Trenera od siłowni będę miał, psychologa, masażystę i jakiegoś od kondycji lekarza, który będzie czuwał nad będzie. To akurat on nie będzie tak cały czas ze mną, ale te badania z krwi będą przesłane do niego i on będzie po tych próbkach mówił, co mam za dużo, co za mało, jakich witamin brakuje, czy minerałów. Więc duża grupa będzie. Będę miał swojego kucharza, który będzie tylko i wyłącznie dla mnie gotował. Dobry obóz, bardzo dobry obóz, dużo ludzi. Nie będzie mi się nudziło przynajmniej na takim obozie. Jakbym miał sam z jednym trenerem cały czas być, to też nie jest dobrze dla psychiki.